świątecznie rozochocony, jajecznie obdzielony, bawą nakarmiony i tytusowo nawodniony Szymon Majewski! Proszę bardzo, moi drodzy, taki ze mnie właśnie dzisiaj jajcarz. Witam was serdecznie, Kura Majewska. Będę wysiadywał dzisiaj te jaja. Święta to jest taki jajeczny czas w naszym kraju, ale ponieważ ja robię sobie jaja w telewizji regularnie, co tydzień, więc postanowiłem, że podczas świąt zabiorę się do tego bardzo porządnie. Dlatego właśnie tak dziś będę pilnie wysiadywał, tak, że jajci u nas nie zabraknie. Pierwsze jajo to, moi drodzy, nazywa się lizak. Takie właśnie przedświąteczne łakocie rozdawał w Sejmie Klub Prawa i Sprawiedliwości. Proszę bardzo. To jest to jajo lizakowe. Lizaki były tak prowokacyjnie czerwone, że aż prosiło się zapytać o nie lewicę. PiS oczywiście lubi być lizany. Lizanie PiSu wydaje mi się dosyć perwersyjne. PiS tutaj oczywiście znowu się nie popisał. No, on się bardziej nadaje do czegoś wręcz przeciwnej części ciała niż do ust. Słuchajcie, lizak nawet smakuje. PiSu lizać nie będzie. Proszę bardzo, moi drodzy, to jest ten rzeczony lizak, proszę bardzo. Proszę. Lewica to był, moi drodzy, bardzo dobry trop. Proszę spojrzeć, bo co ciekawego się stanie, moi mili, jak odwrócimy ten lizak PiSu do góry nogami, do góry pazurami. Proszę bardzo. Przeczytajcie, co się tutaj pojawia. Co widać? SLD. Czyli, moi drodzy, to są po prostu kryptokomuchy. To odkryliśmy. Chodzą słuchy, że ktoś podkłada podsłuchy Andrzejowi Leperowi. Podobno chodzą za nim bardzo smutni panowie, jeszcze od czasów pani Suchockiej. Andrzej Leper twierdzi, że był podsłuchiwany. Takie działania miały zdyskredytować przewodniczącego Lepera i były kontynuacją operacji Kosza, rozpoczętej podobno za rządów Hanny Suchockiej. Moje źródła wywiadowcze zbliżone do kół dobrze poinformowanych dostarczyły mi niezwykle sensacyjne nagranie, z którego niezbicie wynika, że za akcją Kosa stoi kto? Proszę bardzo, zobaczcie. Satelita na pozycji, namierzam, jest lokalizacja, mężuj. Satelita na ustnym rozmiarze, translokacja, translokacja w miejscu. Kto tam przemawia? Kaczyński, tak? Identyfikacja głosowa, potwierdzona, to Andrzej. No dobra, to ja już tam wchodzę, głównym wejściem. Orbita gotowa. Strefa trzecia. Zoom 200%, namierzanie. Jest strefa wiejska. Pani Krup z Krajowej Rady Radiofonii i Telezgnilizny poleciała na swoich czarnych skrzydłach do Iraku. Pojawienie się Elżbiety Krup w Iraku wśród polskich żołnierzy w oficjalnej świcie pana prezydenta było dla wielu osób zaskoczeniem. A ja mam takie podejrzenia, że to nie tylko nie wiadomo, co tam pani Krup robiła, ale czy ona w ogóle to była ona. Nie mamy pewności. Tak coś czuję, że w tym wszystkim tkwi jakaś tajemnica. Bardzo dobrze. Też pod kiedy nie będą mi zaglądać. Nie wiem, czy pan Stanisław w tym będzie zadowolony z tego oto podobieństwa. Będą brali od niego autografy, będzie się podpisywał jako Kruk. Tymczasem nowe metody wychowawcze dla dzieci są ostatnio bardzo w modzie. Nowe, czyli stare. Było walenie ścierą, klapsy były, a teraz pojawił się nowy pomysł godziny policyjnej.
Godzina policyjna dla dzieci i młodzieży, dla dobrego wychowania, publicznego bezpieczeństwa i porządku po zmroku. To pomysł proboszcza z parafii pod Bydgoszczą. To jest zło, które niszczy zdrową tkankę młodego człowieka. Trzeba to zło po prostu troszeczkę tak przyciąć. Także uważajcie, moi kochani nieletni, niedługo wszystkie patrole policyjne i parafialne zostaną wyposażone w co? W sekatory. I tu będą ciąć, prawda? Tu, buty zostaną. Kura Majewska idzie dalej. Otóż mój kochany poseł Żwiński, ten co to z małżonką pobrał ponad 300 tysięcy z kasy sejmowej na benzynę, ten, który tę benzynę wypalił nie posiadając samochodu, ten, któremu ja kupiłem i podarowałem tydzień temu pięknego maluszka, ten niewdzięczny łyżwa Łyżwiński tego samochodu skubaniec nie przyjął. Panie pośle, to są kluczyki do samochodu. To jest pana pierwszy w życiu samochód. W prezencie od programu Szymon Majewski Show, proszę bardzo. Panie, nie, pan sobie pije. Nie, broń Boże, nie. Ludzie poważni, no co... Panie pośle, to jest samochód, on wygląda tak, ale stoi tu pana, na zewnątrz. Panie, nie rób, pan śmieszny pan jest. No dobrze, panie, ale pan zaczek pan. Unifine mały ma przebieg, samochód stoi na zewnątrz. Po panu widać, że pan nie jest zdrowy. Nie, ale samochód za to jest w bardzo dobrym stanie. To co zrobić z tym samochodem, to tutaj chyba go tu zostawię, no nie wiem. To ja tu zostawiam kluczyki, panie pośle, żeby pan zobaczył, jak on wygląda, żeby pan nie pomylił, o. To ja wobec tego oto malucha wystawiłem na aukcję w Onecie. Licytacja, moi drodzy, idzie naprawdę jak burza. Porządna suma już się zebrała. Możemy to nawet wam pokazać. Sumy nie, ale jak aukcja przebiega, proszę bardzo. Tam na żółto podkreślone. Szymon Majewski wystawia malucha. Możesz mieć to, czego nigdy nie będzie miał poseł Łyżwiński, bo nie chciał. Aukcja, moi drodzy, potrwa jeszcze tydzień. Licytujcie, ścigajcie się. Pieniądze pójdą na naprawdę zbożny cel. Może wysiadywanie zbiorowe jajek. Ogłosimy to wkrótce, jak aukcja się skończy. Tymczasem, moi drodzy, dziennikarze narzekają, że politycy nie chcą z nimi szczerze rozmawiać, ale to nie jest do końca prawda. My w Sejmie spotkaliśmy, moi kochani, jegomościa, który wręcz przeciwnie, garnie się do kamer jak Majewski. Proszę bardzo, to on. Zróbcie wywiad ze mną. Dobrze, może on sam zrobi wywiad. Tylko to okazało się w telewizji. No, zależy, co pan powie. To, co będziecie sobie życzyli, po prostu prawdę. A teraz taki mały konkursik. Uwaga, ogłaszam teraz taką rzecz. Jeśli ktoś nam powie, kto to był ten pan, to go po prostu ozłocimy. Właśnie takich ludzi nam potrzeba. Szczerych, otwartych. A jeśli chcecie, żeby w telewizji było pokazane to, co wy chcecie, żeby było pokazane, to przyślijcie nam coś śmiesznego. Uwaga, pod ten słynny adres szymon@tvn.pl. Tymczasem, przepraszam, ja się tak troszkę poruszyłem, ale jakieś mam wrażenie, że skorupka pode mną zaczyna pękać. Chyba, kurczę, przepraszam bardzo, ale wysiedziałem coś. Mam wrażenie, że rodzę. Muszę chyba zejść, dlatego że tam... Jejku, niesamowita rzecz, zobaczcie. Jejku, wysiedziałem... Kochani, Tomasza Kota, mój ty syneczku, mój, daj pyska mamusi. Popatrz teraz, nie wychodź jeszcze, dlatego że... To co zobaczysz, to mógłbyś z tego powodu wypaść z gniazda. Teraz będą mój kochany reklamiątka. Zobaczysz, takie pisklątka jak ty. O reklamiątkach zmierzymy kota razem z butami i nakleimy go na event Żyzkę. A potem będzie świątecznie, przyjdzie wielkanocna baba. Tomek, co sądzisz o czarnoskórych pięknościach? Afroamerykankach? No nie, podobają ci się czarne dziewczyny? Jakby nie miałem okazji w Legnicy poznać, bo ja z Legnicy jestem. Ale poczekajcie, nie... Ale to, tak, nie. Nie było tam jednej takiej urzędowej... Był jeden facet, tak, ale on miał jakąś szemraną przeszłość, także... To teraz zobaczysz faceta, który ma szemraną przeszłość, a jest Miss Czadu. Zobacz. Wszechświata! Baba Bambo przyjechała z najbardziej czaderskiego